Moja droga była dosyć nietypowa, bo gdy zdawałem maturę, zawsze to powtarzam, przez głowę mi jeszcze nie przyszło, że będę księdzem, czy gdziekolwiek salezjaninem, czy czymkolwiek w tym rodzaju. Poszedłem na studia informatyczne na Akademii Górniczo-Hutniczą w Krakowie, które te studia zresztą skończyłem. I dopiero w czasie tych studiów, tak naprawdę, stopniowo, z roku na rok pojawiała mi się myśl, że no, to, co robię, to jednak ciągle nie jest to. Salezjanem stałem od zawsze, praktycznie, ponieważ pochodzę z parafii salezjańskiej z Przemyśla. W kościele salezjańskim przystępowałem do pierwszej Komunii Świętej, tam do bierzmowania. Byłem zaangażowany w wiele akcji, głównie organizowanych przez Salos. Ale mówię, dopóki miałem 15 lat, jakoś nic mnie specjalnie nie ciągnęło do tego, żeby być księdzem czy salezjaninem. Od razu mówię, nie miałem żadnego olśnienia, nic mi się nie przyśniło, zwiastowanie też żadne nie nastąpiło. Wszystko, co dojrzewało we mnie, a co można nazwać głosem powołania, dokonywało się bardzo stopniowo. Ale myślę, że powoli i skutecznie. Z roku na rok dochodziłem do przekonania, że to jest właśnie moja droga. Myślę, że jeden z wyznaczników, bo często ludzie pytają o praktyczne wskazówki, jak mam rozpoznać, czy to jest moja droga, czy tamta, czy inna. Myślę, że jedną z takich wskazówek jest fakt, że nie odczuwasz do końca satysfakcji z tego, co robisz. Choćby to, co robisz, było jak najbardziej dobre, potrzebne dla innych ludzi i godne pochwały, a nawet podziwu. Jeżeli twoje studia, jeżeli twoja praca nie daje ci satysfakcji, jeżeli czujesz, że to ciągle nie jest to, że chciałbyś coś więcej, że chciałbyś inaczej służyć Panu Bogu, to myślę, że jest to jeden z tych ważnych sygnałów, których nie warto lekceważyć. Nie wiem, czy wśród Was są tacy, którzy w ogóle rozważają taką możliwość. Natomiast sam fakt, że taka myśl się może u kogoś pojawić, myślę, że jest godna rozważenia i sam fakt, że ona się pojawia, może być, nie musi, oznaką, symptomem tego, że Pan Bóg powołuje mnie do czegoś więcej. Jeżeli interesujesz się życiem Kościoła, jeżeli pociąga Cię liturgia, jeżeli czytasz Pismo Święte, jeżeli czujesz się dobrze w środowiskach kościelnych, jeżeli czujesz się u siebie przy ołtarzu, to wszystko zebrane do kupy, mówiąc brzydko, jest jednym ze znaków tego, że Pan Bóg chce Ciebie widzieć jako salezjanina, niekoniecznie nawet jako kapłana. Pan Bóg działa tak, że działa przez znaki. Być może ktoś ma tą łaskę, że bezpośrednio usłyszy głos Boga. Ja tej łaski nie miałem. Natomiast my musimy mieć oczy i uszy otwarte na to, co spotykamy na co dzień. Na ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Na sytuacje, które na naszej drodze stawia. Na wydarzenia, które napotykamy. Ponieważ one wszystkie składają się w taką cudowną układankę, którą przy minimum dobrej woli z naszej strony możemy odpowiednio zinterpretować. Tak, myślę, że Pan Bóg chce, żebym wstąpił na drogę kapłaństwa życia zakonnego, misyjnego, czy inaczej, na drogę życia rodzinnego, małżeńskiego, zawodowego itd. Nie ma tutaj złotych recept. Jedyna słuszna droga w tym względzie to jest droga modlitwy, przede wszystkim modlitwy indywidualnej. Ja muszę Wam powiedzieć, nie chwalę Cię zresztą, to nie jest żaden powód do chwały. Naprawdę nie przespałem tylu nocy, zanim podjąłem tę decyzję, że wstępuję do seminarium, że no, nie potrafię mi pewnie ich policzyć. Całe dnie nurtowała mnie myśl, czy to jest ta droga, czy nie. Nie było łatwo podjąć decyzję. Z różnych względów miałem niezłą pracę już w czasie studiów. Miałem nawet perspektywę pewnej kariery. No ale jak mówiłem, mógłbym to robić, ale czy tak naprawdę chodzi w życiu tylko o pieniądze, tylko o pozycję, kosztem tego, że człowiek nie czuje się szczęśliwy. Bo myślę, że największa tragedia, jaka może człowieka spotkać w życiu, to jest taka, że no źle przeżył swoje życie. Że nie poszedł tam, gdzie
byłoby mu najlepiej. Że może nie wykorzystał do końca tych darów, które dał mu Pan Bóg, z których mógłby zrobić lepszy użytek gdzie indziej. Pewnie, że to nie jest powód do tragedii, no bo ostatecznie każdy wybór oznacza porzucenie czegoś innego. Jeżeli dokonam wyboru wiążącego mnie na całe życie, to koniec końców muszę tą drogą iść. I Pan Bóg wcale mnie nie opuści, nawet gdybym wybrał źle, czy nie najlepiej. Ale myślę, że szkoda. Myślę, że warto wykorzystać ten czas, który macie, czas młodości, szkoły średniej, być może studiów, do tego, żeby dobrze nad swoim życiem pomyśleć. No, to na pewno będę. Taki jakiś lęk w sercu, że no, księże, ja bym chciał iść, ale nie ksiądz, no, dzisiaj tak u księża się mówi, nie ksiądz, no tu afera, tam jakaś aferka była, tak się o księżach mówi, no nie fajnie, no i boję się tego. No można się tego bać, ale jak ja chcę być kapłanem świętym, to nie powinno się tego bać, bo ja nie będę sam święty przez siebie, tylko jak będę święty, to będę przez Pana Boga. Mało będzie umacny. I właśnie tego nie powinniśmy się bać. Nieraz jest taki jakiś mały lęk. Albo ktoś mówi, no ja chciałbym, ale no chyba nie wytrzymam bez kobiety. A mówi, a miałeś kobietę? A mówi, no nie. No skąd masz wiedzieć, czy wytrzymasz, czy nie wytrzymasz? No to jest takie, no to jest normalne, że gdzieś coś się tam odzywa. To Bogu niech będą dzięki, że tak prawidłowo i tak dalej. Ale to są takie, są te lęki, one będą. Ale trzeba po prostu przezwyciężyć to wszystko i te sprawy polecić Panu Bogu. To jest tak jak i w małżeństwie raz. Oni sobie mówią od samego początku, oni się kochają. Jak ona jego kocha, a oni na razie to jeszcze się nie znają, to jak mogą się kochać? Oni na razie przeżywają zauroczenie sobą, oni na razie się pożądają i tak dalej. A dopiero po jakimś czasie ta miłość to się rozwinie. Jak nawet dopiero jak się pobiorą i dopiero wtedy się ta miłość u nich rozwinie. I tak samo jest i w dążeniu do kapłaństwa. Jest ta druga formacja, która ma właśnie rozwijać to powołanie i nawet później to wszystko będzie tylko, jeżeli się człowiek otworzy na to działanie Boże. Bo tam samemu to można dojść tylko, a raczej później padniemy. Tego bez Boga nie do Boga. No ja się mogę święta dać, żeby tego zgodzić. Mówię z samą odpowiedzialnością, że nigdy nie będziesz miał 100% pewności, czy to jest to, czy to nie jest to. Analogia jest z małżeństwem. Głowę daje, że gdy ktoś jest młody, zakochany, no on da głowę, że to jest ta osoba, rzeczywiście, ta moja druga połówka, którą Pan Bóg dla mnie przygotował. No nie ma wątpliwości. Pierwsze zauroczenie, zakochanie jest zawsze takie. Myślę, że podobnie jest z tym pierwszym momentem o podjęciu decyzji o pójściu drogą powołania kapłańskiego. To jest okres fascynacji, bardzo radosny, czasami bardzo ufny, po którym prędzej czy później przychodzi chwila zastanowienia, kryzysu, wątpliwości, czy to rzeczywiście jest to. Tak samo jest w małżeństwie, słuchajcie. Nie ma małżeństwa, w którym panuje idylla od początku do końca. Pierwsze zauroczenie mija, po roku, dwóch. Przychodzi szara rzeczywistość, przychodzą problemy codzienne, szare, zawodowe, rodzinne. Przychodzą dzieci. Dzieci chorują, o dzieci trzeba się troszczyć. Wtedy dopiero się sprawdza, na ile jesteśmy wierni i odpowiedzialni za to, co wzięliśmy. Tak samo jest z kapłaństwem. Gdy raz podejmuje się decyzję, święty Augustyn już to powiedział, codziennie tak naprawdę trzeba ją podejmować na nowo. Raz jest łatwiej, raz trudniej, ale zawsze muszę powiedzieć, ja chcę. No właśnie, to, że będzie idealnie, to też będzie w niebie. Idealnie będzie w niebie. A tutaj jak się włosko. Czy Jasiu ma pytanie, czy tak mówisz, ale jaka się ma? Jak ja bym się chciał księdza zapytać, czy się ksiądz nie boi na przykład samotności. Czy na przykład kiedy przychodzi chwila kryzysu, to taki ksiądz to w sumie czasami może nawet zostać sam. Nie mówię o jakiejś wspólnocie, której tam trwa bardziej lub mniej. No ale istnieje prawdopodobieństwo, że doświadczy jakiejś ogromnej samotności, jakiegoś takiego. Odpowiem tak. Życie księdza jest życiem samotnym.
Jakby na to nie patrzeć, tak jest. Rezygnujemy z rodziny, z najbliższych. Jedyną naszą nadzieję pokładając tak naprawdę w Panu Bogu. Stąd też wielką tragedią jest dla księdza, gdy na przykład traci wiarę z różnych względów. Bo o ile w świecie można spokojnie funkcjonować, będąc człowiekiem niewierzącym, o tyle być niewierzącym kapłanem, to jest po prostu albo schizofrenia, życie na dwa fronty, albo coś nie do zniesienia. I wtedy tacy księża na przykład porzucają kapłaństwo. Ktoś, kto decyduje się na życie kapłańskie, musi zdać sobie sprawę, że decyduje się poniekąd na samotność. To jest jedna strona medalu. Druga. Tak naprawdę sami nigdy nie jesteśmy. I powiem dosyć przekornie może, nie to żeby tworzyć jakieś sztuczne podziały między salezjanami, a księżmi diecezjalnymi, że u nas jest pod tym względem łatwiej. My żyjemy we wspólnotach. Które to wspólnoty? Jakie są, takie są. Czasem lepsze, czasem gorsze, czasem łatwiejsze, czasem trudniejsze. Od tych wspólnot zawsze możemy oczekiwać wsparcia, pomocy w trudnych chwilach. I zwykle jest tak, najczęściej jest tak, że te wspólnoty, współbracia są w chwilach problemów rzeczywistym oparciem i pomocą. Myślę, że będąc kapłanem diecezjalnym, trzeba się przygotować na trudności większe. Tam można trafić na placówkę, gdzie jest się samemu. Albo tylko z drugim księdzem, proboszcz i wikary. Bardzo często tak jest. Myślę, że tamta samotność może doskwierać bardziej. Dlatego tak ważne jest życie wewnętrzne księdza. Jeżeli modli się, jeżeli ma żywą relację z Panem Bogiem, no to siłą rzeczy nigdy do końca samotny nie będzie. Nawet brak bliskiej osoby, brak osoby, z którą można normalnie pogadać, nie będzie dla niego czymś dołującym czy przysparzającym kryzysy na tyle poważne, że tam będzie rozmyślał, czy odejść, czy nie, czy iść dalej. Z mojego krótkiego doświadczenia, co prawda jeszcze 8-letniego życia salezjańskiego, mogę wam powiedzieć tylko tyle. Te słowa Pana Jezusa, które powiedział, mówiąc: nikt nie porzuca żony, dzieci, domu, pola dla mnie, żeby stokroć więcej nie otrzymał. Już w tym świecie, nie mówiąc o życiu przyszłym. Zaręczam was, że nigdy nie poznałbym tylu ludzi, ilu poznałem przez te wszystkie lata, będąc salezjaninem. Nigdy nie byłbym w tylu miejscach, w których byłem przez te lata, w których byłem salezjaninem. Słuchajcie, byłem w Afryce, byłem, myślę, że prawie w całej Europie. Kiedy w środku buszu widzę zdjęcie księdza Bosco na murze, napis Don Bosco, salezjanie. Ja wiem, że tam są moi bracia. No to wierzcie mi, że to jest naprawdę uczucie rozpierające, dające taką radość w piersiach, że oto ja jestem członkiem tak wielkiej rodziny, która jest tak naprawdę na wszystkich kontynentach, nieomal wszystkich krajach świata. Jadę do Anglii, są salezjanie i przyjmują mnie w swoim domu, w moim domu. Jadę do Niemiec, jadę gdziekolwiek, poczesając nawet na Polsce. Także to nie jest tak, że rzucamy wszystko, jesteśmy samotni, jesteśmy skazani na siebie, co to będzie, nikt się mną nie interesuje, wręcz przeciwnie. Miałem takie pytanie jeszcze, jak się tam tutaj widzę, że się z rąk podnosi, a tam wyjdę takim szeptem, taki przerywnicy w tych pytań. Księże Marcinie, jak to jest? Ksiądz powiedział tak, 9 lat ksiądz powiedział formacja, trwa to tak, niektóry ma skóra zczerpana, to tak. Jak ten czas od nowicjatu do dzisiaj księdzu minął? Kiedy patrzę się z dołu, wydaje się, że niesamowicie długo. Patrząc z tej drugiej perspektywy, z drugiego krańca. Boże, jak ten czas szybko przeleciał. To jest jedyna refleksja, która się rodzi. Kiedy miałem lat 17-18, mówili mi starsi: im będziesz starszy, tym szybciej czas ci będzie uciekał. No, kiwałem głową, może mają rację, może nie. Mam lat ponad 30 już, dzięki Bogu, i rzeczywiście tak jest.
Im człowiek ma więcej lat, tym ten czas jakoś ucieka coraz szybciej. Ma to swoje plusy, bo na przykład czas formacji, który się wydawał długi, mija szybko, ale i minusy, bo trzeba raptem brać się za siebie i za refleksję, no, co tak naprawdę ja w życiu zdążyłem już zrobić, co jeszcze mam szansę zrobić, czy dobrze ten czas, który mi zostaje dany, wykorzystuję, czy nie marnotrawię, bo może przelecieć przez palce niesamowicie. Również w nowicjacie, również w seminarium. Jeżeli ktoś nie ma samodyscypliny, jeżeli ktoś nie pracuje nad sobą, to choćby nawet byli przełożeni, choćby był nawet regulamin seminarium, można spokojnie przeżyć sobie bezstresowo wszystkie te lata formacji, nic nie robiąc tak naprawdę, jeżeli chodzi o swój wzrost duchowy, o wzrost swojej wiedzy, lub robiąc zgoła niewiele, no i później prawdą staje się pod koniec z takim wyrzutem o własnym sumieniu. No, czy ja ten dar, który od Pana Boga dostałem, wykorzystuję tak, jak należy. Oby tak nie było. Myślę, że w większości wypadków tak nie ma. Ci klerycy, których ja znam, moi współbracia z nowicjatu jeszcze, czy z seminarium koledzy, do swojej formacji, zwanej autoformacją, tak ładnie podchodzą poważnie. Ona jest bardzo wszechstronna, tak jak powiedziałem, bo jest i nauka, jest i modlitwa, jest i rozrywka, jest i sport, jest i teatr, są i wyjazdy, no jest tego multum. Myślę, może to będzie kontrowersyjne, że życie salezjanina pod wieloma względami jest ciekawsze, chociaż to jest duże uproszczenie, niż życie przeciętnego człowieka w świecie. Taka jest moja refleksja, taki jest mój wniosek z mojego krótkiego stażu salezjańskiego póki co. Oczywiście, no ja nie mówię, że są powołania gorsze, lepsze, bo tak nie jest wcale. Powołanie małżeńskie, rodzinne, które jest powołaniem typowym, i myślę, że większość również z Was, większość młodych ludzi, taką drogą wie, że jest to normalne. Jest to powołanie piękne i trudne, wcale nie łatwiejsze niż życie kapłańskie, myślę. Pod wieloma względami trudniejsze. Nam odpada troska o to wszystko, co nazywamy sprawami przyziemnymi, typu utrzymanie, typu jedzenie, typu dach nad głową, ciepło w pokoju. Nam to zgromadzenie daje. My mamy tylko pracować. Tak, to 7 jest. Co za 15? Konferencja dyrektorska. Chyba, że nie ma pytań. Konferencja azytyczna. Tylko asypuszczają powołania ma. Taka myślę, być taki refleksji osobiste na tym, co się wykonywało księdza w życiu. Czy może jakieś pytania są jeszcze? To może ja pociągnę jeszcze myśl tutaj księdza Jana i zapytam, czy były może jakieś takie wątpliwości w czasie tej formacji, jakieś takie zawahania? Ja dziękuję Bogu, że nie miałem wątpliwości na tyle mocnych, które by moje powołanie stawiały jakoś na krawędzi, to znaczy być albo nie być. Takich kryzysów nie miałem. Wątpliwości jako takie przychodzą zawsze. I to dobrze, że przychodzą, bo to wcale nie jest powód do strachu, trwogi, rozpaczy, czy nie wiem czego. Momenty kryzysów, bo nigdy nie jest tak, że żyjemy cały czas na górze Tabor. Pan Jezus też wziął apostołów, przemienił się wobec nich. Oni chcieli tam zostać, było pięknie, ładnie i przyjemnie. Ale Pan Jezus mówi, nie, musimy zejść na dół, gdzie jest szarówka codzienna. I góra Tabor będzie dopiero w niebie tak naprawdę. Więc takie momenty są w życiu każdego. Myślę, że w każdego kleryka. Nikt od nich nie ucieknie. Jeżeli ktoś takich wątpliwości nie ma w seminarium, one przyjdą na pewno później w życiu kapłańskim. Nie jest to, jak mówię, powód do paniki. Wręcz przeciwnie. To jest okazja do pogłębienia swoich motywacji, do głębszej refleksji nad sobą, w imię czego ja tutaj jestem, czego ja oczekiwałem, bo może ja miałem motywy nie takie, jak trzeba. Może ja chciałem bardziej karierę, może stanowisko, może wygodne życie,
A kiedy tego nie ma, może właśnie Pan Bóg w ten sposób te fałszywe motywy wypala w moim wnętrzu. Natomiast przychodzą sytuacje, w przypadku wielu kleryków, którzy dochodzą do wniosku, że jednak to nie jest ich droga. I to też nie jest źle, i to też nie jest powód do wstydu, bo po to formacja u nas jest tak długa, żeby był gruntowny czas do namysłu i do przemodlenia wszystkiego i do podjęcia decyzji. Po to są śluby czasowe, nie od razu wieczyste, żeby był czas na spróbowanie życia salezjańskiego. Czy to rzeczywiście jest to, czy nie? No i decyzję ostateczną, która prędzej czy później musi przyjść. W naszym przypadku przyszła, czy przyjdzie jutro. Czy ksiądz na przykład przez ten długi okres tych 9 lat czy 8, tak jak księdza w przypadku było, na pewno ksiądz odłączył się bardziej od rodziny, od przyjaciół. To było takie, no nagły ksiądz mówił, że nie mówił nikomu tego tak przez dłuższy okres, że wstępuje do zakonu. Nie tęsknił ksiądza, nie było księdzu, brakowało tych osób, jednak były przez tyle lat z księdzem. Czy one nie próbowały odwieść jakby od księdza od tej decyzji też? Nie, odwieść mnie nikt nie próbował, na szczęście. Bo są trudne sytuacje, gdzie na przykład rodzice mocno się sprzeciwiają. I wtedy są naprawdę problemy. No, trzeba być rzeczywiście silnym, i to podwójnym znaczeniem tego słowa, bo trzeba być przekonanym i o swoim powołaniu, i trzeba być na tyle silnym, żeby jakby przetrzymać ten opór rodziców, który najczęściej mija. Jeżeli rodzice widzą, że jestem nieszczęśliwy na tej drodze, którą wybrał, to cóż. Chyba nie są do tego stopnia złośliwi czy zwyrodniali, żeby go tej drogi odwodzić, no, wbrew jego woli. Zresztą każdy jest dorosły i za swoje życie bierze odpowiedzialność sam. Oczywiście tęskni się do domu, głównie w nowicjacie, ponieważ nowicjat to jest taki czas odosobnienia w ścisłym znaczeniu tego słowa. Z nowicjatu się zasadniczo nie wyjeżdża, chyba przy ważnych okolicznościach i powodach. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że no, wspominam nowicjat jako najpiękniejszy okres mojej formacji salezjańskiej. To był okres początków, pięknych ideałów, okres naprawdę takiego radosnego przeżywania powołania w duchu księdza Bosko. Czy jestem stąd a później? Żyjemy w świecie, który jest coraz mniejszy. Komunikacja, telekomunikacja. To nie jest tak, że tak jak kiedyś człowiek się zamykał w klasztorze. No i rzeczywiście izolował się od świata. Dzisiaj, no pewnie, że nie jeździ się do domu co tydzień i spotyka się na bliższych każdego dnia. No ale no, czy w innych miejscach też tak nie ma? Człowiek wyjeżdża na studia, no też mało kto jeździ do domu, nie wiadomo jak często. Także nie, no ten wzgląd jakiś radykalny, taki wielki nie ma, bo też nie ma problemu z odwiedzinami w seminarium, nie ma problemu z wyjazdami do domu, jak są jakieś okazje szczególne. Są wakacje letnie, zimowe. Ja osobiście specjalne tęsknoty, chorobliwe tęsknoty nie odczuwałem. No jest to decyzja trudna. No, no coś się zostawia, mimo wszystko. Jak na to nie patrzeć? Z czegoś się rezygnuje? No ale jak mówiłem, no każdy wybór jest taki. Wybieram coś, rezygnuję z czegoś innego. No tak ten świat jest złożony. Nie można mieć ciasto i zjeść ciasto. W myśl zasady, którą zapytał młody czy Sokratesa, czy się żenić, czy się nie żenić. A on mówi tak, cokolwiek zrobić i tak będzie żało. Ty nie mówisz tego drugie. No, a to tak jest, nie? Ja myślę, że to jest taki... Ja tylko wspomniałem, ja to wspominałem kiedyś, czyli taki dzień, wczoraj miałem rocznicę, wczoraj było 22 roku, 9 rocznicę święceń kapłańskich i 21 maja 99 roku siedzimy tak właśnie wspólnie z diakonami, a było na 17 święconych, to była taka krótka trochę, jeden z was, ostatni największy rocznik uświęcony tam. Ostatni największy rzeczy, jaki był. I tak siedzimy sobie razem, wspólnie wspominamy tamte dzieje.
Ile się pytam, ja to mówię, że dzisiaj spełniły się słowa księdza magistra. Jutro będziesz kapłanem. Siedziałem na wicjacie, a tu 9 lat się do mnie, aby mówię, jeju, ale on gada głupoty. Mówię tak sobie, jutro będę kapłanem, nie? Oczywiście, no jutro przy taki dzień, jutro będę kapłanem. To tak wyleciało, jak izbadu szczeli. No właśnie, wszystkim to mówili właśnie o tym na wicjacie, że jutro będziesz księdzem, jutro będziesz dyrektorem, a nie będę mówił. Ale oni chyba też mają tak ułożone i nawet tak wmawiają. I to tak faktycznie, kurczę, tak się wtedy tak myślało. A później już czas minął i już. Jutro szósta rocznica. Marcin był u mnie Szwajcarem. No. Pięknie mi grali. Nie, bo to jest mi wtedy. Jak się stawił, myślałem, że... Jak tam wszyscy płakali na tych prowincjach. Chyba najbardziej udane dosłownie, na którym byłem. Nie no, wzruszenie wtedy jest normalne, no proszę. No jeden we wsi był, jeden profen, to musieli płakać. No nie, no też.